wyglądasz bardzo oryginalnie. To jest twój styl taki na co dzień, czy to jest twój styl sceniczny? Bo wiem, że też zaczynasz teraz karierę taką na scenie. No tak, zaczynam karierę. Jest to jednocześnie i mój codzienny strój i sceniczny. Zdecydowanie się u mnie to łączy. Raczej nie chciałabym iść w jednym kierunku w innym stylu, a w drugim kierunku w innym stylu. To powiedz parę słów w takim razie o tej karierze, która się właśnie zaczyna, mamy nadzieję. No właśnie w tym momencie wydaję singiel swój pierwszy. Jest to muzyka R&B, hip-hop, takie brzmienie amerykańskie. A powiedz, gdzie robisz zakupy? Przez internet, czy gdzieś tam szukasz po sieciówkach na przykład? Przez internet przede wszystkim. Ostatnio zamówiłam sobie paczkę ze Stanów, niestety. Dopiero po tym, jak zamówiłam, dowiedziałam się, że jeszcze muszę połowę zapłacić za cło i tak dalej, więc chyba sobie odpuszczę na przyszłość. Ale tak, zamawiam przede wszystkim przez internet. Mamy w tym momencie mnóstwo takich sklepów, które są przez właśnie w sieci, które robią naprawdę niesamowite ciuchy i myślę, że naprawdę warto zaglądać na takie rzeczy. A u projektantów młodych zdarza ci się coś kupować? Tak, akurat ostatnio zrobiłam takie sobie małe zakupy u projektantek z Krakowa, które są pod nazwą No Face, No Name. No ale powiedzmy, że nie mam na to tak super funduszy, żeby powiedzmy kupować sobie wszystkie ubrania u projektantów. Powiedz, co masz dzisiaj na sobie, jakie to są marki od stóp do głów? No tak, no to tutaj mamy Local Heroes, czyli hit sezonu. A jeżeli chodzi o leginsy, to jest Mr. Google and Mrs. Nie, Mr. Google and Mrs. Go-Go. Chyba jakoś tak, też fajna polska marka. A buty? A buty to jest H&M.